dziś wygramy! Orły! Cześć, witajcie. Żar leje się z nieba za oknem, natomiast tutaj chłodek i bardzo przyjemnie, a przyjemnie dlatego, że jest z nami kolejny nasz gość, pan Wiesław Ziemak. Niezwykle miło nam gościć pana u siebie. Z wielkim sentymentem o Orlętach pan się wypowiadał, jak próbowaliśmy pana tutaj skusić i nie było problemu z tym, żeby pana tutaj do nas sprowadzić. Rok spędził pan w Orlętach, a mimo wszystko darzy pan ten klub sentymentem, ale jak to się stało w ogóle, że trafił pan do Reszla? Tęcza zawsze rywalizowała z Orlętami, bo byliśmy w jednym powiecie, więc ta rywalizacja była od lat, ale zdrowa taka. I kiedy przegraliśmy awans, my jako Tęcza, właśnie z Orlętami, dostałem propozycję przejścia właśnie do Orląt, a że byłem, oprócz tego, że grałem w Tęczy i byłem asystentem, to warunek był taki, że przychodzę do Reszla grać w piłkę, ale jednocześnie też dostaję etat tam, powiedzmy, asystenta czy... I trener Pasek wyraził zgodę na to, żeby mnie wziąć na asystenta i jednocześnie grać. No i warunek był taki, że przychodzę tylko na rok czasu. Jestem wypożyczony na rok czasu do pomocy w utrzymaniu, bo mam dalsze plany w swojej karierze. Już byłem też i po rozmowach w klubie, o którym później powiem, do którego właśnie po tym roku w Reszlu trafiłem. No i tam już myślałem nie o karierze piłkarskiej bardziej, a o ustawieniu się na przyszłość w życiu. Chciałem właśnie zawodowo się tutaj wykształcić, bo chodziło o Gwardię Szczytną i o Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. A ten rok tutaj w Reszlu, dlaczego tak miło wspominam i darzę tak wielkim sentymentem? Po pierwsze, była super atmosfera w drużynie. Chłopacy przyjęli mi bardzo dobrze tutaj. Zresztą znaliśmy się od lat przecież. I ja tu z nikim nie rywalizowałem, a przyszedłem tylko i wyłącznie do pomocy. No i ten cel nam się udało osiągnąć, bo się utrzymaliśmy w trzeciej lidze, a rzadko to się zdarzało w tym czasie, żeby klub, który awansował z naszej tutaj właśnie ligi, to jest naszego okręgu, utrzymywał się w trzeciej lidze. Zazwyczaj to było tak, że to był tylko rok taki satelita i z powrotem do, to wtedy chyba była liga bodajże okręgowa albo międzywojewódzka, bo też były takie łączone regiony w tym czasie w województwie. A powie pan, kto z Orląt wyłapał pana z tej Tęczy? Kto wykazał inicjatywę, żeby pana tutaj sprowadzić? I w którym to było okresie? Czy to już było, czy to było w tym momencie, że Orlęta robią awans do trzeciej ligi i wtedy szukają posiłków gdzieś tam w okolicy? Czy już pod koniec tego sezonu, w którym Orlęta zdobyły mistrzostwo, to był sezon 83-84. Już tam były prowadzone jakieś z panem rozmowy. Nie. Tutaj to było robione naprawdę jak na tamte czasy profesjonalnie. To widać było, że przygotowani do tego byli. Po awansie dopiero zaczęto, chyba że mieli wcześniej wybrane osoby, z którymi będą prowadzić rozmowy po awansie. Pewnie w klubie takie też i pewnie spotkania i rozmowy były. Dopiero po awansie przyjechał do mnie nie wiem, chyba świętej pamięci, czy nie? Pan Dulko? Jędrzejewski. A, Jędrzejewski, tak. Tak, no. Dulko. Mhm. Tak. Tak, to obydwaj do mnie przyjechali z polecenia właśnie pana dyrektora Goli. Pamiętam jak dziś, spotkaliśmy się u mojej teściowej w domu. I rozmowa była krótka, propozycja padła, ustaliliśmy warunki, na jakich zasadach i następnego dnia zjawiłem się w zakładzie w Remie do dyrektora Goli. Tam z dyrektorem Golą w cztery oczy rozmawialiśmy przez 5-10 minut i wszystko zostało załatwione tak jak należy. Zostałem zawodnikiem Orląt i jednocześnie asystentem trenera Paska.
I pracę w Remie też pan dostał? Tak, etat dostałem właśnie w magazynie. Tylko mówię, to było na takich zasadach, że rano przyjeżdżam autobusem, na 7 musiałem być w pracy. Do 10.30 byliśmy w pracy i od godziny 11 stawialiśmy się na stadionie. Tam był trening, po treningu obiad, część szła do hotelu, bo mieliśmy tam w hotelu pokoje odpocząć, zrelaksować się i po południu drugi trening. No. Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o stronę taką sportową, to był klub w województwie chyba najlepiej zorganizowany, jeśli chodzi o tą stronę organizacyjną. Ja miałem możliwość rozmawiać i w Stomilu, i w tym czasie i w Sokole Ostróda, i tutaj właśnie w Granicy Kęczym. Nigdzie takich warunków jak tutaj w Reszu stworzono, nigdzie nie było. I to mnie między innymi też zadecydowało o tym, że padła propozycja, zobaczyłem jak to wszystko wygląda i zdecydowałem się tutaj, a nigdzie indziej. A problemów w Biskupcu nie robiono panu, żeby pan został, nie namawiano? Tak, to był właśnie ten moment, gdzie były wielkie problemy, ale tak jak pewnie w każdym klubie, zawodnicy no, mieli jakąś tam pewnie i markę, i pewnie też i zaufanie z zarządu klubu. Kartę dostałem, bo to wtedy był taki czas, że trzeba było z klubem rozmawiać, ze zgłoszenia był taki odcinek zwolnienie, które się nazywało, i to między klubami chodziło. Jak zawodnik przychodził, dogadywali się, czy tam finansowe jakieś ustalenia były, czy nie, nieważne. W każdym razie odcinek zwolnienia z klubu, z którego odchodził, trafiał do klubu, do którego szedł, i to było to, co klub zabezpieczało przed odejściem zawodnika. Ale ja tutaj, jako stary zawodnik i już myślący o przyszłości, porozmawiałem z byłym prezesem Tęczy, który odchodził w takich nieciekawych akurat układach, jak to w klubach czasami bywa. I tą kartę dostałem na rękę. Czyli ten odcinek zwolnienia dostałem na rękę i tego odcinka do końca kariery już nie otrzymam. Ja decydowałem sam o sobie. I to było chyba najlepsze moje posunięcie w mojej karierze, bo to nie klub decydował o tym, kiedy ja mam odejść bądź nie, tylko ja decydowałem, bo wystarczyło wpisać tylko datę odejścia. Podpisy były zarządu klubu, jednego i drugiego, i wystarczyło tylko datę wpisać i się odchodziło z klubu. I dlatego później tutaj po grze w Reszlu był problem, bo nie wiedzieli o tym inni, że taka sytuacja, pan Gola tylko o tym wiedział, że ja ten odcinek mam z powrotem, bo podpisano mi zwolnienie. Ja tylko na rok czasu tutaj przyszedłem. Tylko umowa była taka, jeżeli będzie wszystko w porządku i nie będzie jakichś innych propozycji i z mojej strony jakichś planów, to zostanę na dłużej i przedłużymy ten pobyt. Jeżeli nie, no to po tym roku po prostu się pożegnamy. No i tak się stało. Ale powiem wam szczerze, że grałem przecież w tylu klubach. U was tylko grałem rok czasu i to nie wcale nie jest z mojej strony jakaś tak kurtuazja tutaj, ale tak fajnej atmosfery, tak fajnych kibiców, i zawodników, z którymi tak fajnie się tutaj czułem, nigdzie nie spotkałem. A mówię, grałem po kilku klubach i a tutaj zawsze z sentymentem gdzieś tam wracam, jak czasami sobie przeglądam te swoje tam gdzieś notatki, to Reszel zawsze jest na pierwszym miejscu. Najpierw otwieram Reszel, a dopiero resztę. A przecież się wychowałem w Tęczy. Ale to są takie właśnie niuanse, które w karierze, gdzieś tam po czasie, każdy pewnie z zawodników bierze pod uwagę i robi taką klasyfikację klubów, które najlepiej mu gdzieś tam w sercu zapadły, czy i tak to właśnie u mnie jest. Wszystkich kolegów z boiska pan pamięta z tego sezonu? Tak, oczywiście.
Czegoś... Spróbujemy wymienić? Proszę bardzo, proszę bardzo. I powiem wam, że nie zaglądałem w ogóle do notatek, bo mogłem się tutaj przygotować, ale nie zaglądałem. W bramce był Witek Miczko, drugi był Węcławek Mirosław. W obronie najczęściej grali Lubieniecki Wojtek z Romkiem Glerenko. Na prawej stronie bądź na lewej, bo to różnie bywało, grał Wiesiek Grochocki. Z lewej czasami, bo to też różnie bywało, to w zależności od taktyki grał Edek Użykowski bądź też młody był Zbyszek Klimko, który też w obronie się tam przewijał, Piwiszko też był, więc tutaj różnie to w zależności od sytuacji na boisku. W pomocy najczęściej grali Romek Uglarenko, no ja grałem, Leszek Krupowicz czasami grał, bo to zależy, mówię, to zależało od sytuacji. Andrzej Sowa, jak trener ustalił, tak graliśmy. No no oczywiście Witek Bieloch, bo zapomniałbym o gwieździe naszej tutaj w tym czasie, bo on przecież przyszedł z drugiej ligi, to był zawodnik, który umiejętnościami, no widać było, że grał gdzieś wyżej. Na bokach kto? Na skrzydłowi? No różnie to bywało, bo to czasami grał właśnie albo Romek Użykowski, czasami grał Leszek Krupowicz, bo oni też w napadzie grali. Darek Fenik przecież też grał już w tym czasie, bo jako młodzieżowiec, jako junior musiał grać. Różnie to bywało, tak generalnie jakby to na boisku wyglądało, to musiałbym tam poszperać trochę w pamięci, ale mówię, te mecze były na takiej adrenalinie, bo to przecież musieliśmy się utrzymać, więc to się tak czasami zmieniało, że no trudno zapamiętać te wszystkie te. A trenerem wtedy był pan Andrzej Pasek. Jak pan go wspomina, współpracę z tym trenerem? Bardzo dobrze. Podejrzewam, że ta współpraca by dalej trwała, bo był taki moment, że ciężko zachorował i nie było go, więc ja musiałem przejąć na jakiś czas prowadzenie zespołu z Wojtkiem Lubienieckim, to robiliśmy, więc staraliśmy się to my tutaj prowadzić, bo od strony takiej organizacyjnej tutaj mieliśmy wszystko poukładane jak należy, my się tylko mieliśmy zająć sprawami sportowymi, treningiem i przygotowaniem do meczu, no i składem na mecz i zarządzaniem drużyną w czasie meczu. Pan Pasek długo leżał w szpitalu, miał ciężką operację, już nie pamiętam, ale chyba coś z kręgosłupem miał. Wiem, że miał poważną operację i wrócił po jakimś czasie, ale nie, już chyba wtedy nie było, jak on tutaj wracał, bo my praktycznie z Wojtkiem chyba do końca to prowadziliśmy. Jak dobrze pamiętam, mogę się mylić. No mówię, to ja nie pamiętam tych, którzy przychodzili, bo i Włókiewicz był taki ze Stomilu Olsztyn. Bogdan Włókiewicz. Tak. No było kilku zawodników, którzy tam przychodzili w trakcie też, bo szukano tam pewnie wzmocnień też na przyszłość, bo to też się zmieniało, wiedzieli, że niektórzy odejdą, więc już rozmawiali też wcześniej, żeby zabezpieczyć to wszystko i ja mogę tam, któreś nazwiska mogły mi gdzieś tam uciec. A wspomniał pan Witka Pielocha, tak? Że to był piłkarz, który gdzieś liznął wcześniej wyższej piłki, tak? Tak, w lidze gdzieś tam grał. Jak on tutaj w ogóle trafił? Nie wiem, mówiło się o tym wcześniej, tak, czy po prostu pojawił się znikąd? Nie, to w tym czasie przecież Paweł Jędrzejewski był sędzią i nie pamiętam, czy sędziował na poziomie drugiej ligi, czy pierwszej ligi już wtedy. Więc on miał bardzo dobre rozeznanie, jeśli chodzi o zawodników i możliwość gdzieś tam sprowadzenia. I podejrzewam, że to jego sprawa. Jego sprawa, tak, bo większość tych wszystkich transferów, musicie zwrócić tutaj na to uwagę, że to właśnie Paweł Jędrzejewski załatwiał, bo to on jeździł tam, pan Dulko to był z ramienia zakładu, a Paweł Jędrzejewski tutaj właśnie reprezentował klub. On oficjalnie nie mógł tam pewnych rzeczy robić, bo on był sędzią
na etacie w związku tam w PZPN-ie, więc jemu oficjalnie pewnych rzeczy nie wolno było robić i gdzieś tam istnieć w jakichś papierach, ale to on wszystkie transfery podejrzewam, bo to jest tylko moje zdanie takie. Najlepsza sieć scoutingu to sędziowie. Tak, oczywiście, że tak, on wszystko wiedział, bo to naprawdę on był tutaj, jeśli chodzi o nasze województwa na pewno, w naszym województwie na pewno, ale i w Polsce, bo on jeździł przecież z Jaguzem też i na linii gdzieś tam, no to już nie przypadek, bo jeżeli ktoś z takim sędzią jak Jaguz, który jest jak gdyby ikoną polskiego sędziowania na Mistrzostwach Świata, przecież tam to jako pierwszy gdzieś tam sędziował, więc no rozeznanie mieli. No. Ja rozmawiałem z panem Jędrzejewskim i u mnie byli pan Durko z panem Jędrzejewskim, a resztę to załatwił pan Gola i jego tam ludzie. I cieszę się, że udało nam się dogadać, bo to nie było proste w tym czasie, naprawdę. Między klubami też były czasami takie sytuacje nieciekawe ze względu na rywalizację, bo to my mogliśmy się lubić tutaj z zawodnikami, ale jeśli chodzi o zarządy, to różnie to bywało i więc przejście z Tęczy Biskupiec do Reszla to w tamtym czasie to nie było takie oczywiste. No nie. To było takie, podejrzewam, że chyba pierwszym byłem, który z Biskupca przyszedł do Reszla. To kibice później w Biskupcu gdzieś tam nie zaczekali? Nie. Powiem szczerze, że ja też i markę miałem taką, pewnie dlatego, że byłem wychowankiem, byłem też i kapitanem Tęczy i właśnie prowadziłem też i Tęczę, więc i kibice mnie inaczej traktowali. Bardzo dużo tutaj przyjeżdżało na mecze Orlan też. Bardzo dużo tutaj przyjeżdżało kibiców specjalnie, żeby pooglądać właśnie Orlęta. Ja nie wiem, czy to ze względu na mnie, czy ze względu na klub, ale podejrzewam właśnie, że no, przez taką sympatię do Orląt też ci kibice przyjeżdżali, bo też się tutaj przecież znali. Część pracowała w Remie, część zresztą pracowała u nas w Biskupcu, więc oni się nawzajem tutaj znali. Jakichś takich nieciekawych sytuacji, które czasami zaistnieją między kibicami, tutaj między Orlętami a Tęczą nigdy nie było. Ja nie pamiętam, przynajmniej ze swojej kariery, żeby jakieś były takie sytuacje nieciekawe między kibicami. Pamięta pan pierwszy mecz? Na otwarcie? Tak jest. Tak, oczywiście. Ze Stomilem Olsztyn. Tak jest, oczywiście. Pamiętam, bo to przecież Stomil Olsztyn wtedy ekipę taką miał, że wszyscy nas tutaj na pożarcie, tak jest skazano. No i faktycznie ten taki początkowy etap, jeśli chodzi o tą trzecią ligę, no to różnie bywało, bo my też nie zgrani byliśmy. Część zawodników przyszła przecież, nie dużo czasu było na to, żeby do tego sezonu się przygotować, mimo że zrobiliśmy dwa obozy, bo pamiętam, że byliśmy w Stargardzie na obozie i starano się to zrobić w taki sposób, żeby na tej trzeciej lidze zacząć jak najlepiej, ale ciężkie były początki. Ale jednak wynik na dzień dobry 3-0 ze Stomilem to zrobił wrażenie na województwie. Oczywiście, bo raz, że zespół był złożony z zawodników takich ambitnych, nie lubiących przegrywać i to widać było na treningach, nawet w czasie gierki, którą trener organizował, tam nie było zmiłuj się, trzeba było deski zakładać i tam się grało naprawdę tak jak w meczu, tam nie było zmiłuj się, a też to wynikało z tego, że część zawodników przyszła z zewnątrz i ci, którzy byli tutaj stąd, wiedzieli, że będą musieli walczyć o miejsce w drużynie, więc sentymentów nie było, tak. Ale to wszystko zdrowych relacjach na poziomie tak, sportowym, takim żadnych złośliwości tutaj nie było absolutnie. Zresztą myślę, że ta atmosfera, która została zbudowana, to też i przez obozy. Trener Pasek i właśnie Paweł Jędrzejewski, wszyscy ci, którzy z nami na te obozy jeździli w ramach pomocy takiej, no to starali się o to, żeby tą atmosferę tutaj taką zbudować jak najlepszą, żeby
żeby to właśnie później spowodowało, że no ten pierwszy sezon będzie takim, gdzie utrzymamy się w trzeciej lidze. No i właśnie to się udało. Bo... A te obozy, jak właśnie one wyglądały? Czy trener Pasek większy nacisk kładł na przygotowanie takie fizyczne, czy gdzieś tam dużo było taktyki w tamtych czasach i takich jakichś elementów? Jeśli chodzi o... Czy bardziej było bieganie tylko po lesie i na to był nacisk? Powiem Wam, że tak jak wcześniej powiedziałem, że to był klub przygotowany na trzecią ligę perfekcyjnie. Mhm. I same obozy, miejsca, do których jeździliśmy na obozy, były przygotowane, wybrane naprawdę. Ja jeździłem w wiele miejsc na obozy, będąc w klubach i naprawdę w bardzo dobrych warunkach. I wspominając Reszel, to naprawdę mogły nam zazdrościć takie kluby jak Stomil Olsztyn, które, no, jeśli chodzi o samą markę, to mogły nam zazdrościć, bo warunki mieliśmy naprawdę super, jeśli chodzi o obozy. Czyli wszystko było przygotowane z głową, tak? Tak. Pan mówi o tych miejscach pod obozy, to gdzieś to było już zaplanowane. Tak, nie było przypadku. Tam naprawdę jak jechaliśmy, to ośrodki były przygotowane, wybrane dla nas. Pod kątem treningu, tak? Tak, jest, oczywiście. Były boiska do treningu, do grania. Na tamte czasy znaleźć taki ośrodek, gdzie było boisko do trenowania i do sparingów, główna płyta, my mieliśmy wszystko przygotowane. Mieliśmy odnowę odpowiednią, mieliśmy suplementy diety dodatkowe. Naprawdę, żebyście, jak ja mówiłem, gdzieś tam spotykając się, co my mieliśmy na obozach, to nie wierzyli. No nie wierzyli. Przez Andrzejem Bierzyckim się spotykałem, który grał przecież w Stomilu Olsztyn. Z chłopakami ze Stomilu się znałem. Jak mówiłem, jak na obozie byliśmy traktowani, to oni mówią, kurczę, to jest niemożliwe. To my jeździmy i u nas czegoś takiego nie ma. A tam wszystko było perfekcyjnie załatwione. Powiem Wam tak otwarcie, że i szczerze, że poziom, jeśli chodzi o miejsc i przygotowania do obozów w Reszlu, to mogę tylko porównać do Gwardii Szczytu. Z tych wszystkich klubów, w których jeździmy. Ale to też wynikało z tego, że Gwardia miała warunki, bo jako klub MSW... Resortowy, tak. Tak, to oni mogli sobie wybierać ośrodki resortowe, to jest coś innego. Tak. Ale tu w Reszlu to był taki poziom właśnie. Ja dopiero to doceniłem po czasie, bo to człowiek na to nie zwraca uwagi. Po prostu, tak, jechaliśmy na obóz i nikt tam o nic nie prosił. Tu po prostu było i tyle. Coś brakowało po treningu gdzieś tam z kolegami, z Wojtkiem Lubieńskim czy z kimś tam porozmawialiśmy, że czegoś nam brakuje. Mówiło się kierownikowi i za chwilę jechali w miasto i przywozili i to musiało być. No. To mówię, takie rzeczy, które dla sportowca, żeby utrzymać formę, żeby wytrzymać okres przygotowawczy, to wszystko mieliśmy perfekcyjnie załatwione. Także to mówię, jeszcze raz powtarzam, klub awansował do trzeciej ligi, ale podejrzewam, że jeśli chodzi o poziom organizacyjny i o wszystko, co tutaj się działo, to jak nie o jeden poziom, to przynajmniej o dwa poziomy gdzieś tam wyżej. I pewnie nie jeden klub w pierwszej lidze też by nam zazdrościł tego. Tych warunków. Słucham? Tych warunków. Tych warunków, tak. Ja można, można powiedzieć, że na tę trzecią ligę i jakby postrzeganie klubu, no, praca wielu osób dała, wspólna praca wielu osób dała jakieś pozytywne efekty, tak? Tak, oczywiście. I to wszystko jakoś się zazębiało, także miał Pan okazję w tym pierwszym sezonie jakby tutaj zasmakować wszystkiego, o czym tak naprawdę piłkarz mógłby marzyć. Tak, tak jest, tak jest. Żeby Pan wiedział i porównując to właśnie później, jak trafiłem za rok do Gwardii Szczytno i tam już grałem na poziomie drugiej ligi no trochę inny klub, ale organizacyjnie niczym nie odstawał od Gwardii. I będę powtarzał do znudzenia, że takich warunków w żadnym klubie innym poza Gwardią tutaj nie było. Jak to się stało właśnie, że utrzymanie w trzeciej lidze, jest fajny sezon Orląt,
I skąd te przenosiny? Była propozycja ze strony Gwardii Szczytno? Tak. Wcześniej była rozmowa taka już pod koniec właśnie sezonu. Tak, chyba bodajże po meczu z Gwardią Szczytno my graliśmy w Szczytnie i tam się nieźle zaprezentowałem. Zresztą cały zespół, bo ja to tylko grałem w tym bardzo dobrym zespole, ale widocznie coś tam musieli zauważyć. I już wtedy zaczęto ze mną rozmawiać. Taka pierwsza propozycja padła po meczu. Zawołali mnie gdzieś tam. Generał Biczysko, komendant szkoły, mi wziął na boki. Chwilę porozmawialiśmy, czy po skończeniu sezonu nie zdecydowałbym się przyjść do Szczytna. I tak jak mówiłem wam tutaj wcześniej, po sezonie został zorganizowany taki mecz kadra województwa kontra Zagłębie Sosnowiec, które jakieś tam, nie pamiętam, chyba 65-lecie obchodziło, a Gwardia w tym czasie miała chyba 40-lecie też, jeśli chodzi o powstania. Ale ten mecz zorganizowano po to, żeby, tak jak wam mówiłem, zrobić przegląd wojsk taki przed awansem do drugiej ligi, kogo tutaj ściągnąć, żeby pomógł w awansie do trzeciej ligi, do drugiej ligi, przepraszam. No i po tej rozmowie tam zakończyło się to. Przyjechałem na mecz ten właśnie kadry. Z Zagłębiem? Tak, z Zagłębiem. No i tu chyba nawet byłem powołany z Wieśkiem Grochockim, albo z kimś, nie pamiętam już dokładnie. Wieśkiem albo z Romkiem Uglarenko. Przyjechałem i tak stałem z boku i jak zobaczyłem tych zawodników, którzy tam poprzyjeżdżali, jak Tadek Sosnowski i inni ci najlepsi, no to tak trochę człowiek tam strefił i stanąłem z boku i zawołali mnie tam do szatni, zrobili mnie kapitanem tego zespołu. No i udało mi się strzelić w tym meczu jedyną bramkę na 1-0 i to dosyć ładną taką bramkę. Mecz się skończył i po meczu podszedł do mnie generał Biczysko, wziął mnie ponownie na bok i zaproponował mi przejście do Gwardii. I teraz taki moment, gdzie człowiek czasami podejmuje decyzję, która zaważy na jego życiu albo w dobrą stronę, albo czasami człowiek podejmuje złą decyzję. I po tym meczu również Zagłębie mi zaproponowało przejście do siebie. Podszedł do mnie Horst Panic, trener Zagłębia Sosnowiec, z którymś tam działaczy też mnie wzięli na bok i koniecznie chcieli, żebym z nimi pojechał do Sosnowca. Żona stała z dziećmi. Podszedłem do niej i pytam się, co ty na ten temat. Ona mówi, słuchaj, jeżeli chcesz, to jedź. Propozycja była taka, finansowa, to wam mówię. Zarabiałem w granicach 40 tysięcy. Miałem zarabiać w granicach 40 tysięcy w Szczytnie, bo takie były w tym czasie etaty na szkole oficerskiej. A Zagłębie Sosnowiec mi zaproponowało w granicach 120-130 tysięcy miesięcznie etat w kopalni. No i do żony mówię o tym. Decyduj, bo to musiałbym wyjechać i ona mówi, jak chcesz to jedź, takie pieniądze to może. I wyszedł generał Wyszycku. Zawołał mnie, chodź tutaj synku. Wziął mnie na bok i mówi, chcesz, to jedź, ja ci podpiszę zgłoszenie teraz. Tylko tu już powrotu nie masz. Pamiętaj, ze mną rozmawiałeś, że chcesz iść do szkoły. Masz tu wszystko załatwione. 3 lata grasz, jesteś oficerem, jesteś ustawiany do końca życia. Jedziesz do Sosnowca, zarabiasz pieniądze, ale nie wiesz, co będzie dalej. Pamiętaj, że sport to też jest ryzyko. Uraz jakiś może się skończyć, że zostaniesz z niczym. I do dzisiaj to pamiętam. Skończył rozmowę, masz 2 minuty do zastanowienia. Po oficersku. Tak, i wszedł do szatni i czekał.
I za 2 minuty wyszedł, poszedłem do żony, powiedz mi, co mam robić. Ona mówi, decyzja należy do ciebie. Ja ci pozwalam, chcesz to jeść. Takie pieniądze, abyś mi przesyłał tylko pieniądze, jeść. Wszedłem do szatni, zapytałem generała, poprosiłem tam, słucham, jaka decyzja? Ja mówię, że Gwardia Szczytna. A on do mnie, podjąłeś najmądrzejszą decyzję w życiu. To kiedyś wspomnisz to i jeszcze mi za to podziękujesz. Bardzo dobrze zrobiłeś. Pierdolną drzwiami i koniec. I tak zostałem później zawodnikiem Gwardii i powiem wam z perspektywy czasu, że generał miał rację. Wczoraj byłem na spotkaniu Gwardii po 40 latach awansu do drugiej ligi. Pierwsze co zrobiłem to kwiaty znieść. Pojechałem do generała, podziękowałem mu tam na cmentarz, że pomógł mi taką decyzję podjąć i praktycznie ustawił mnie w życiu. Świetna historia, się za wokół zakręciła. Nie, to ja dzisiaj tak z perspektywy, jak wczoraj byłem z żoną na cmentarzu i zacząłem jej o tym mówić, bo tam czasami tam jej opowiadam, ale to tylko tak gdzieś tam między wierszami, bo to też dla mnie są takie trudne chwile, bo też później bardziej przeżywałem trochę takich chwil nieprzyjemnych, gdzie generał musiał interweniować i to były ostre takie, wiązały się z moją edukacją w szkole w Szczytnie. Nieprzyjemne takie sytuacje. I kiedy coś takiego nastąpiło, poszedłem po raz kolejny do generała, do gabinetu, powiedziałem mu, co tutaj planują w Gwardii ze mną zrobić, ze względu na to, że nie chcę uczestniczyć w pewnym układzie takim, który pewnie za jakiś czas to wszystko wyjdzie i chcą mnie tutaj skarcić, to generał mówi, zostaw to, ja to załatwię. No i załatwił. I to, co wam tutaj mówię, po czasie się spełniło. Te wszystkie takie rzeczy, które miały się wydarzyć i w związku ze spadkiem bardziej z drugiej ligi, ja wszystko przewidziałem i po prostu widziałem, co się dzieje i nie chciałem w tym uczestniczyć i uciekłem od nich w odpowiednim momencie. Mnie już nie było, jak oni spadali, jak to się wszystko działo. Byłem poza, byłem w Biskupcu, chociaż byłem na szkole w Szczytnie i normalnie mieszkałem w szkole, tak jak wszyscy zawodnicy Gwardii, w akademiku. Nic się nie zmieniło, tylko tyle, że jeździłem do Biskupca i byłem trenerem i grałem ten rok czasu trzeci właśnie w Biskupcu. Ale to tak jak wam mówię, to co mi generał powiedział, jak wczoraj na cmentarzu byłem i mu za to dziękowałem, to była decyzja, która zaważyła na całym moim życiu. Czy po etapie tęczy jeszcze gdzieś pan próbował swoich sił w innych klubach? Tak, bo to tak, wiecie, to już później, po tym czasie właśnie, kiedy w Gwardii skończyłem granie i wróciłem do tęczy, tak jak się zarządy zmieniały, to też i różne spojrzenie na piłkę było. Ja jestem takim trenerem, że staram się zawsze stawiać na swoich, na młodych, promować swoich młodych zawodników. Jestem przeciwnikiem ściągania, płacenia gdzieś tam, bo to nie ten poziom i nie ta liga. I we wszystkich przypadkach, gdzie robiłem, to tak jak wam mówię, stawiałem na młodzież, to się sprawdzało, a ten drugi kierunek, czyli ściąganie zawodników, płacenie, zawsze się kończył źle. I nigdy się na to nie zgadzałem. I za każdym razem, jak w tęczy prowadziłem i mówili o tym, że ściągniemy tutaj kogoś tam, bez mnie. Żegnam, do widzenia. I takie właśnie były sytuacje, że jak tęcza wchodziła do trzeciej ligi i ściągali zawodników i chcieli, żebym ja w tym uczestniczył, to ja dziękowałem, powiedziałem nie. Na przykład szedłem do Mrągowa grać gdzieś tam, gdzie mnie poprosili, też tam pomogłem jako asystent i grałem. Później też i trafiłem do Bisztynka, też im pomagałem. Zaawansowaliśmy praktycznie w rok czasu,
o dwie ligi, gdzie nas tam dwóch czy trzech zawodników przyszło. A taki był akurat moment, że awans i to się tak potoczyło, że była zmiany jakieś tam w OZPN, jeśli organizacyjne, i nam się nagle się okazało, że Reduta awansowała w jednym roku od dwie ligi do góry. I cieszą się do dzisiaj, jak tam jadę, to są szczęśliwi, bo to był ich też najlepszy okres, jeśli chodzi o klub. Ale tutaj nieprzypadkowo mówię o Reszlu, że to był mój taki bardzo ważny okres, jeśli chodzi o pobyt tutaj, bo tutaj ta moja kariera się zaczęła później właśnie tak. Zaistniałem tutaj właśnie, zostałem powołany na mecz Kadra Gazeta. Tutaj z chłopakami z Reszla pojechałem do Lidzicy, tam się tam dobrze zaprezentowaliśmy. Później ten mecz właśnie w Szczytnie. Tak, Zagłębiem. A ja byłem przecież zawodnikiem dalej jeszcze Reszla. I to spowodowało, że później ta moja kariera poszła do góry. Bo podejrzewam, że gdybym tu nie trafił, grałbym dalej w Biskupcu, to dalej by nie było tej kariery. To ja jestem przekonany w 100%, że ten rok tutaj w Reszlu zadecydował o tym, że później to wszystko poszło do góry i tak się w życiu ustawiłem. I dlatego takim sentymentem ten klub darzy. Trzeba też pamiętać, że pan nie trafił tutaj jako młody zawodnik, to były trochę inne czasy. 31 lat, miałem trójkę dzieci. Więc to takie, dzisiaj takie ruchy po 30 to już gdzieś tam są zupełnie inaczej traktowane. Kiedyś to inny wiek tych zawodników. Znaczy może ja panu coś powiem. Ludzie, którzy zarządzali tutaj w klubie, myślę, że też patrzyli pod kątem sportowym. Też się patrzyło na to, pewnie jak się zawodnik prowadzi, jaką ma opinię, bo to też to jest mały okręg, tu się wszyscy znają. Myślę, że gdybym miał złą opinię, jeśli chodzi o nie piłkarza, tylko człowieka, to pewnie nikt by mnie tutaj nie ściągnął, ale to, że właśnie, że byłem blisko rodziny, że dzieci dla mnie, rodzina była ważna i po tych rozmowach, kiedy zawsze wspominałem, że no nie chciałbym zostawiać tam rodziny, tutaj mieszkać, a żonę z dziećmi zostawić tam w Biskupcu i że rezygnowałem tutaj z takich warunków jak mieszkanie, czy tam powiedzmy w hotelu. Ja miałem pokój w hotelu, ale to tylko taki, żeby między treningami przyjść, odpocząć, położyć się, przespać się po obiedzie. To miałem taki pokój, ale to tylko właśnie do takiego czegoś. Nie nocowałem, rzadko się zdarzało, chyba że późno wracaliśmy i nie miałem autobusu, bo przecież to samochodu wtedy nie, samochodami nie jeździliśmy, tylko autobusami. Jak wracaliśmy gdzieś tam z meczu i nie miałem jak wrócić do domu, no to czasami tam w hotelu noc przespałem rano w autobus do domu. No bo to jak wracaliśmy z soboty na niedzielę, to przecież na niedzielę tu nie zostawałem, tylko jechałem do dzieci i do żony na niedzielę, żeby... I myślę, że to też zaburzyło. I jeszcze, kiedy mnie to ściągali, bo taki rozmawiałem właśnie z panem Golą i z Pawłem Jędrzejewskim i właśnie z panem Dulko. Myślę, że to też jakieś tam znaczenie miało. To nie tylko forma sportowa, ale też i jaki człowiek, to myślę, że oni się też przekonali w swojej pracy, że nie zawsze ta forma sportowa idzie na równi. Opowiadał pan za kamerą, może już nie wdając się w szczegóły teraz, że w Reszlu próbowano pana zatrzymać. Też była propozycja, oprócz tego, że Sosnowiec, Szczytno, to tak, Reszel tak, też tak. Chciał pana jakoś tutaj skusić. Tak, z tym, że to nie były takie rozmowy z konkretnymi propozycjami. Ja nie chciałbym tutaj akurat... Nie wdając się w szczegóły, no tak, właśnie, ale propozycja była, tak. Z tym, że tak jak rozmawiamy, 31 lat miałem, już musiałem myśleć o swojej przyszłości, że to już taki koniec mojej kariery był i ta zabawa się skończyła, mam dzieci, mam rodzinę, więc muszę myśleć o przyszłości. To zadecydowało tylko i wyłącznie na tym, że poszedłem do Szczytna i nie zostałem tutaj w Reszlu. To było najmądrzejsze posunięcie. A gdyby nie, to pewnie bym w Reszlu został.
Wspominał Pan o dzieciach. Tak. Dwóch synów też piłkarzami tak. było tak. na poziomie centralnym nawet, tak. Sławek. Tak, tak, tak. Sławek na poziomie centralnym, Krzysiu w swojej tam takiej dziecięcej, młodzieżowej piłce też dużo osiągnął, bo i był na mistrzostwach z kadrą województwa jeździł. Grał też na poziomie trzeciej ligi. Kontuzje go wyeliminowały z grania, ale jest trenerem, ma akademię w Redzie. Bardzo dobrą akademię. Byłem u niego tam z wizytą. Muszę Wam powiedzieć, że jestem dumny z niego, bo robi to naprawdę dobrze, profesjonalnie. Już wychował takich zawodników, gdzie naprawdę porządne kluby za nimi jeżdżą, ligowe, pierwszoligowe. Już mu zawodników w wieku 11-12 lat zabierają razem z rodzicami gdzieś tam za Zagłębie, Lubin, czy tam jakieś jeszcze inne. Myślę, że to, że się wychowywali właśnie przy piłce, przy moim graniu, to też spowodowało, że właśnie poszli w tym kierunku, bo i AWF kończyli, obydwaj papiery trenerskie mają, więc to na pewno też jakiś tam wpływ moja kariera i to, że przy mnie cały czas byli i widzieli to wszystko. Bo jak z nimi rozmawiam dzisiaj po czasie, kiedy już swoje życie prowadzą, to potwierdzają to, że to, co widzieli u mnie, miało wpływ na ich decyzje w życiu. I też nie żałują, że takie decyzje podjęli, bo ja nigdy im nie narzucałem. Studia sami wybierali dalszą drogę, czy tam jak kluby o nich się starały, to nigdy w to się nie wtrącałem. To jest Twoja decyzja, to jest Twoje życie, chcesz to iść, ja Ci mogę podpowiedzieć, ja Ci mogę doradzić, ale to Ty decyzję podejmujesz i Ty będziesz później albo się cieszył z tego, albo będziesz żałował. To jest Twoja sprawa. Ja nie chciałbym, żebyś Ty kiedykolwiek miał do mnie pretensje o to, że ja Ci tam źle doradziłem. Ale wybierali bardzo dobrze i myślę, że to też pewnie, o czym tu rozmawiamy, że trzeba te decyzje przemyśleć, przedyskutować i podjąć taką, żeby później żałować. To też właśnie wynika z tego, że w domu się o tym rozmawiało i wszyscy u mnie w tym uczestniczyli. No. Zresztą mojej karierie Wam powiem. Ja jestem szczery facet i moja żona o tym bardzo dobrze wie. Bez niej mojej kariery by nie było, bo to na jej głowie była rodzina, dzieci, chowanie dzieci, bo mnie w domu przecież prawie nie było. No, treningi, obozy, no, ktoś się musiał dziećmi zajmować, a przy trójce dzieci, no to sobie wyobraźcie, to nie jest byle co i no, trzeba zasuwać, bo to małe dzieci były. I ja cały czas powtarzam, że to, co wszystko w życiu osiągnąłem, to dzięki mojej żonie i mojej rodzinie, bo miałem możliwość bawić się, mieć tego przyjemność, a ktoś musiał za mnie to robić. No. Ale staram się do dzisiaj w jakiś sposób to zrekompensować i małżonce, a przede wszystkim też i dzieciom. Zawsze mogą na mnie liczyć. Jeżeli coś się dzieje, to wiedzą, że o 12 w nocy mogą do mnie zadzwonić i zawsze pomogę. Jak trzeba jechać i pomóc, bo dziecko zachoruje, to nie zastanawiamy się z żoną, tylko wsiadamy w samochód, jedziemy. Dziadek jedzie. Jesteśmy tak do dyspozycji i oni wiedzą o tym, że zawsze mogą na nas liczyć. No i oczywiście też i wsparcie finansowe. Radzą sobie, ale wiedzą, że jakby coś się wydarzyło, to ta moja kariera sportowa pozwoliła mi na tyle się ustawić w życiu, że naprawdę nie narzekam. I dobrze mi jest. No. Oprócz Tęczy, Orląt, Gwardii Szczytno, Mrągowi, Mrągowo tak. i Reduty Bisztynek. Jeszcze gdzieś Pan grał? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Przede wszystkim to tak. W latach 70., kiedy kończyłem liceum, trafiłem do wojska od razu po liceum. Praktycznie mając 18 lat, po pierwszym poborze trafiłem do wojska. Skończyłem wojsko, więc trzeba było myśleć,
co dalej. A to się wszystko tak potoczyło, ze względu na to, że zdawałem na egzaminy na AWF w Gdańsku. Zdałem te egzaminy i nawet nieźle zdałem, bo średnio osiągnąłem 4,25. Nie dostałem się na studia. Z braku miejsc. Taka była wtedy decyzja, bo to tak, to był trochę inny czas. Więc pojechałem odebrać papiery w Gdańsku i pani, która zajmowała się tymi sprawami, powiedziała mi, w jaki sposób zostałem wykasowany ze studiów. I nie uwierzycie w to. Byłem na liście przyjętych, przyszedł rektor. To był taki czas, gdzie zawodnicy, sportowcy, którzy na imprezach międzynarodowych, mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata czy olimpiadach osiągali jakieś wyniki, mieli wolny wstęp na studia. A tak w tym czasie były mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. No i tam kilku zawodników młodych osiągnęło dobre wyniki. No i trzeba było przyjąć ich na studia. I przyszedł rektor, proszę dać listę tych, którzy zostali przyjęci. Wziął długopis i cztery osoby. Skreślić i pisać proszę te. No i trafił we mnie. Tak się wściekłem, jak mi ta kobieta powiedziała. Nic nie mówiłem w domu. Mojej dziewczynie, nie żonie. Też nic nie mówiłem. Przyjechałem do Biskupca i wiecie, gdzie poszedłem od razu? Nie zgadniecie. Do komisji wojskowej. U nas w PDK-u taka komisja była, bo akurat miałem się tam zjawić. I mogłem sobie załatwić odroczkę, ze względu na to, że mogłem jeszcze tam gdzieś próbować się uczyć, a ja byłem tak wściekły na to. Mówię, nie chcę iść do wojska. Wpiszcie mi od razu tutaj do wojska. No i wpisałem do wojska i poszedłem do wojska. Dopiero przyszedłem do domu. Moja dziewczyna płacz. Wszyscy mówią, co ty zrobiłeś. Ale powiem wam, że nie żałuję, bo przeszedłem taką szkołę przez te dwa lata w Biskupcu, bo w Biskupcu byłem, grałem w Biskupcu i jednocześnie odsługiwałem. I tutaj od was zresztą też niektórzy zawodnicy ze mną na kompanii byli. Odsłużyłem te dwa lata. No i po tych dwóch latach trzeba było zastanowić się, co dalej ze swoim życiem. No i zdecydowałem się na weterynarię, na pomaturalną weterynarię w Lidzbargu Badmińskim. I tak trafiłem do Polonii Lidzbargu, bo znali mnie, chcieli mnie tam koniecznie, żeby... No i załatwiono mi tam przyjęcie do pomaturalnej, na egzaminy pojechałem, zdałem egzaminy. No i tam przez okres dwóch lat grałem w Polonii. Też fajny okres. Trenował Czesław Baszkiel. Poszedł po pierwszym roku do Warfamy, dobre miasto. Tam w Warfamie zaczęto budować drużynę. No i w związku z tym, że mnie znał i to też były dwie drużyny z tego samego regionu, to było mniej więcej na takiej samej zasadzie jak Biskupiec i Reszel. Tak i tam też przyszedłem do Warfamy, dobre miasto. Zaproponowano mi, tylko tam już na trochę innych zasadach. Tam już dostałem mieszkanie z zakładu z Warfamy. Też miałem etat w zakładzie w Warfamie. Warunek był też, że żona musiała dostać pracę w szkole, bo była przecież po wyższej szkole była nauczycielką, tam jej załatwiono pracę. No i oczywiście dla dzieci musieli pozałatwiać przedszkole. Tak. Perfekcyjnie też wszystko załatwiono. I pojechałem z żoną. Żona też nic nie wiedziała, że idę do dobrego miasta. Wsadziłem ją w samochód, bo przyjechali po mnie, pytała się w drodze, gdzie idziemy. Ja mówię, no pojedziesz tam, pogadamy, bo chcą ze mną porozmawiać. Pojechaliśmy do zakładu, później nas zawieźli pod blok. Wprowadzili nas do mieszkania i pokazują nam mieszkanie, trzy pokoje z kuchnią, takie super. To też dlatego, że dzieci miałem, to musiałem dostać większe to mieszkanie. No i tak chodzimy i stoimy tam przy oknie, a żona mówi, ty, ale po co mi te mieszkania będą, o co tu chodzi? Ja mówię, to jest twoje mieszkanie, jak chcesz, to tutaj przyjeżdżamy i będziesz tu mieszkała z dziećmi. Jak nasze? Ja mówię, no nasze, bo to jest nasze mieszkanie, no takie mi proponują. To takie czasy. Po Warfamie później jeszcze gdzieś zanim? Jak Warfamy,
z Warfamy, jak odchodziłem, to wracałem już do Tęczy Biskupiec, tak, bo przyszedł taki moment, też tam w Warfamie, tak jak w każdym klubie, różnie to bywało i zaczęło się też nieciekawie tam dziać. Podjąłem taką decyzję, że wracamy do Biskupca, zostawiam to mieszkanie w dobrym mieście. Wróciliśmy do Biskupca, mieszkaliśmy u teściowej. Nie chciałem mieć nic wspólnego tam z tym, z dobrym miastem, ale to nie dlatego, że jakieś tam niesnaski były, tylko po prostu nie odpowiadało mi to środowisko. Tak jak, specyficzne takie. No mnie to nie odpowiadało. No i jak rozmawiałem z żoną i podejmowaliśmy decyzję, to widziałem, że jej też to nie pasowało. No i trzeba było wrócić i ustawiać sobie życie na nowo. No i w Biskupcu udało się małżonka, w związku z tym, że była dobrą nauczycielką, już później pracowała w kuratorium. Przepraszam, nie w kuratorium, tylko przy naczelniku do spraw, to inspektor był do spraw oświaty, tak, została zastępcą tam w Biskupcu. Ja z kolei zostałem też tam przyjęty na dobry etat w lecznicy i zaproponowano nam mieszkanie. No i wiedzieliśmy, że to jest to miejsce, gdzie chcemy się osiedlić i chcemy rodziną zostać. No i tak już wszystko poukładaliśmy właśnie pod przyszłość. No i tak się fajnie potoczyło, że do dnia dzisiejszego te wszystkie decyzje, które podejmowałem, czy w Szczytnie z mieszkaniami, czy w Dobrym Mieście, czy tutaj w Reślu, że nie chciałem na dłużej i nie chciałem się tutaj wiązać, to były dobre decyzje, bo akurat to dopiero po czasie można zweryfikować. Tak. Ale ja udało się wszystko dobrze, no i rodzina... Życie fajnie przeżyć i wszystko tak. Wedle jakichś tam zasad i, tak. I ładu i porządku. Tak, starałem się w tej karierze sportowej swojej, zresztą taki jestem do dzisiaj, być do siebie wymagającym takim. Starałem się robić to jak najlepiej. Przede wszystkim myśleć też o tym, że ktoś mnie zaufał, po coś mnie ściągnięto, więc starałem się też wywiązywać z tych swoich takich obowiązków. No nie zostało to do dzisiaj, że dbam też o siebie, staram się przynajmniej 3-4 razy w tygodniu poruszać. Z dziećmi gram też na boisku, bawię się z nimi. No tak jak wam mówiłem, wczoraj byłem na spotkaniu, nawet w mecz graliśmy, taki upał, 60 minut i pograliśmy fajnie, pobawiliśmy się. To zostało z czasów. Dokąd będę mógł, to będę się starał. Reduta była ostatnim klubem? To był koniec kariery? Tak. No tam już miał pan troszkę lat na karku, tak? Tak, oczywiście, że tak. To było tak, że do nich poszedłem na prośbę pana Andrzeja Korkucia i właściciela Kartopaku. Taki był tam, który finansował ich i poprosili, żeby przyjść im pomóc właśnie w awansie, bo tam grali niżej gdzieś tam. No i zdecydowałem się, ale warunek był taki, że ściągniemy zawodników, to po raz pierwszy i ostatni ja też byłem za tym, ściągnęliśmy tu chłopaków z Reszla, Bogusia Pudlisa i jeszcze tam Jałuszewskiego. Bramkarza też ściągnęliśmy, no i z Tęczy ściągnęliśmy takich dwóch, trzech chłopaków, których ja wybrałem i po to, żeby nauczyć młodych z Bisztynka i wyselekcjonowaliśmy z tych młodych chłopaków z Bisztynka najlepszych, których wzięliśmy do seniorów i z nami cały czas trenowali, jeździli na obóz, jeden, drugi w sparingu grali, przygotowaliśmy ich do grania, no i za rok czasu okazało się, że ci młodzi ludzie weszli do zespołu i razem z nami grali. Tych starszych, którzy przyszli
odcinać kupony, a też tacy byli ode mnie z Biskupca, którzy chcieli tak skorzystać, jak po klubach jeżdżą, to ja sam im podziękowałem. Do widzenia. Ja nie po to was tutaj czy z trenerem ściągałem, żebyście wy się tutaj bawili i korzystali te jawole młodych i pożegnaliśmy się z tymi zawodnikami. Był taki z Olsztyna zawodnik, nie będę nazwiska używał, bo to nieważne. Po prostu z trenerem poprosiliśmy, 4-5, do widzenia panowie, wasz czas się skończył i na to miejsce młodych i do dzisiaj ci młodzi, jak ich spotykam, to wspominają też ten czas, a to jest ważne. Bo to... I to był koniec kariery pańskiej? Tak, tak. Powiem wam tak. Mój najlepszy etap kariery to się zaczął po skończeniu grania w piłce zawodowej, kiedy grałem ze swoimi kolegami w rozgrywkach policyjnych. Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa Świata w Holandii byłem. Graliśmy na takich stadionach jak na Ajaxie, jak na Barcelonie. Na Realu Madryt graliśmy na stadionie. Graliśmy w finał w Monachium Mistrzostw Europy Policji. Wygrywaliśmy jedyny turniej na świecie pod ziemią w Bieliczce. 120 metrów pod ziemią, gdzie uczestniczyło, zgadnijcie, ile zespołów? 102 zespoły. Gdzie rozgrywki trwały 10 dni. Najpierw w grupach po 10 zespołów gramy non-stop od rana do nocy w Bieliczce na hali. Później pucharowe, no i ostatnie 4 później grały finały. I te mistrzostwa 4 razy po kolei wygrywaliśmy. A ja 3 razy króla strzelców zdobyłem w tych mistrzostwach. To dla mnie było naprawdę, jak kiedyś będziecie mieli chęć zobaczyć to wszystko gdzieś tam na zdjęciach i powspominać, to ja chętnie wam to pokażę, bo nieprzeciętni zawodnicy tam grali. Tadek Sosnowski, Jasiu Świerczewski, Krzysiek Rudzki, Bogdan Kielin, to wszystko zawodnicy, którzy grali w drugiej lidze. Bogdan Kielin w pierwszej lidze, Mirek Rusiecki w pierwszej lidze. To była ekipa, której nam wszyscy w Europie zazdroszczyli, gdzie byśmy nie pojechali. Jedyny turniej, który przegraliśmy, to z zawodową drużyną futsalu z Ruskami. To była jedyna drużyna, gdzie ograła nas na Mistrzostwach Europy, ale to faktycznie wyszli futsalowcy, zawodowcy, oni tylko na etatach w policji byli, my to wiedzieliśmy i nie mieliśmy o to pretensji, bo my też tak kiedyś graliśmy, więc ale to byli zawodowcy. I to był jedyny mecz, gdzie w finale nas skarcili, tak pokazali nam, jak się gra futsal, mimo że my byliśmy piłkarzami, którzy... Ale to były naprawdę fajne czasy i jest co wspominać, bo mówię, po boiskach czy stadionach, na których graliśmy, te sukcesy, które gdzieś tam osiągaliśmy już później, to tylko są niby sukcesy w policji, ale jakbyście zobaczyli, jakie drużyny czasami, jacy zawodnicy w drużynach grali, tak jak we Włoszech graliśmy gdzieś tam mecz eliminacyjny w Mistrzostwach Europy Policji, jak zobaczyliśmy, gdzie zawodnicy niektórzy grają i niby policjanci, to dopiero oczy otwieraliśmy, ale nie dziwiliśmy się, bo my też tak kiedyś graliśmy. Tak to wszędzie bywa. Tak, oczywiście, a zwłaszcza u Ruskich, to tam nie ma zmiłu się, jak jechali na mistrzostwa, to legitymację wyrabiali dzień przed, każdy dostawał, wyjechali na mistrzostwa, zawodnicy byli ligowi gdzieś tam grali, no tak to jest, no. Także to też kawałek kariery taki fajny, to już myślę, że to był taki to ta wisienka na torcie była taka, gdzie bawiliśmy się, zdobywaliśmy tam jakieś sukcesy, też i zarabialiśmy nieźle, bo to nas gratyfikowano za to, bo jak zdobywaliśmy jakieś tam tytuły, to komendant szkoły i premie nam wypłacały, to naprawdę to nie były jakieś tam drobne pieniądze, bo dlatego nas żony też chętnie puszczały na te turnieje, bo nas nie było, bo jak przyjeżdżaliśmy, to dostawały jakieś tam drobne na zakupy, mogły sobie iść coś tam. My też przywoziliśmy tam ze świata też fajne jakieś tam prezenty dla dzieci. Więc to chyba było takie ukonorowanie tej mojej kariery. Tak jak wczoraj właśnie z kolegami rozmawiałem, to mówią, że najfajniejszy okres właśnie to ten, który spędziliśmy razem, gdzie już nie grało się właśnie tam ligi, gdzieś tam jakieś kombinacje, tylko się jechało na turniej. Zasada była taka u nas, że jedziemy, wygrywamy, a dopiero później się bawimy.
Więc jeżeli turniej trwał tydzień czasu, to nie było żadnych imprez. Wieczorem się spotykaliśmy, kawka, piwko mogliśmy sobie wypić. Wiadomo, zdobywaliśmy coś i dopiero się robiło imprezę, bankiet taki, gdzie się szło i wtedy można było do obucha tam sobie pobawić się. Tak, ale najpierw wynik. To taka zasada była, ale to też się wynikało, że ci wszyscy zawodnicy, którzy jeździli, tak jak wam mówiłem, to wcześniej grali gdzieś tam po klubach na wysokim poziomie i oni też byli tego nauczeni, że najpierw coś robimy, a dopiero później jest zabawa. I ja bym chętnie to dalej kontynuował, ale niestety kolana to wszystko już. Kolana nie pozwoliły. Nie pozwoliły. Po piłce jeszcze, znaczy po tej aktywnej piłce, poszedł pan w trenerkę, tak? Pierwszej drużyny na przykład seniorów gdzieś tam? Tak, tak. Trenowałem seniorów i w Tęczy, i trenowałem też i w Mangowi. Starałem się robić tak, jak wam mówiłem, to taka moja zasada była, że jeżeli mam trenować jakiś zespół, to umawiałem się z prezesem, że wyłącznie swoich młodych promuję. Jeżeli bym zdecydował się na kogoś, to sam wybieram i oczywiście po co go ściągam, jeżeli już to tylko po to, żeby uczył młodych, pomógł właśnie w przygotowaniu tych młodszych. I doszedłem do wniosku w którymś momencie, że w naszym województwie jest właśnie taki jakiś pęd do robienia wyniku na siłę, na jeden rok, na potem. Tu i teraz. Tak? Żeby się, tak, tu i teraz, żeby się pokazać, tak, żeby coś tam, nie wiem, czy to dla klubu, bo to raczej nie dla klubu, a dla kogoś, kto chciał na tym klubie sobie markę wyrobić, czy tam powiedzmy karierę. Więc no, przestało mnie to bawić i doszedłem do wniosku, że pora zająć się dziećmi młodymi. No i z trenerem Andrzejem Korkuciem stwierdziliśmy, że stworzymy taki klub. Swój Tęcza nie chciała nic takiego z nami robić, więc my sami stworzyliśmy taki klub Korki Biskupiec. No i do dzisiaj go prowadzimy, a z rocznika 2-4, muszę wam powiedzieć, mamy 4 zawodników, którzy już są w zainteresowaniu klubów naprawdę dobrych. Myślę, że czas pokaże, to usłyszycie o nich, bo ostatnio rozmawiałem z rodzicem jednego i byłem zszokowany, jakie kluby o niego się biją i kto chce go już do swojej stajni wciągnąć. Citko i Hańko, to wiecie, że to nie są nazwiska jakieś tam. Oni się zajmują właśnie takim menedżerką młodych ludzi gdzieś tam. No i jeżeli oni za zawodnikiem jeżdżą i szukają gdzieś tam i próbują go ściągnąć, to znaczy, że chłopak jest coś wart. Ale ja widziałem to coś, jak go prowadziłem i kiedyś ojcu powiedziałem, zobaczysz, że będzie z niego kawałek zawodnika, chociaż opinie inne były całkiem inne. No. To tyle. To tyle. Dziękujemy serdecznie, że dziś pan nas odwiedził, zaszczycił nas swoją obecnością. Naszym i państwa gościem był pan Wiesław Ziemak. Piękna historia piłki przeplatanej historiami z życia. Dziękujemy serdecznie. Ja również dziękuję. To dla mnie cała przyjemność po mojej stronie. Zawsze, kiedy tylko mnie zaprosicie, tutaj chętnie przyjadę. Dziękuję.